Dzień dobry Państwu. Otwieram 73. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 12 października 2023 roku. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu sesji bierze udział 13 radnych na 15. Wobec powyższego kworum jest. Możemy podejmować prawomocnie uchwały. Na początku chciałem wszystkich Państwa przywitać, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, pracowników radnych, wszystkich oglądających transmisję na żywo. Przypominam tylko jeszcze o RODO i tak, porządek obrad 73. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 12 października 2023 roku. Punkt pierwszy, otwarcie 73. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Podpunkt pierwszy, w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Podpunkt drugi, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt trzeci, zamknięcie sesji. Czy jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję bardzo. Punkt drugi, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju i podpunkt pierwszy, w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Poproszę może panią skarbnik, tak? Czy pana burmistrza? Nie. Panią skarbnik o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 3 085 706 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 385 706 zł oraz zwiększenie deficytu i przychodów o kwotę 300 000 zł. Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków, więc może będę to od razu mówić o dochodach i wydatkach, będzie nam tak bardziej czytelnie. Czyli tak, wprowadzamy po stronie dochodowej dotację, którą otrzymaliśmy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Jest to kwota 2 miliony 835 tysięcy. Po stronie wydatkowej na te zadania wprowadzamy kwotę 4 295 tysięcy złotych. Z tego wynika, że środków własnych do zabezpieczenia potrzebujemy 1 460 000. Środki te pochodzą 1 mln złotych, zmniejszamy z dotacji, która była zaplanowana na zadanie przebudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rabce, czyli 1 mln złotych zmniejszamy z tamtych środków. Oraz zmniejszamy plan w kwocie 450 tysięcy złotych z zadania poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. To jest takie główne zadanie i główna zmiana, na którą ta sesja w ogóle tutaj pan burmistrz prosił o zwołanie. Pozostałe zmiany, które są przygotowane jeszcze w tym projekcie uchwały, to jest wprowadzenie po stronie dochodów kwoty 30 tysięcy złotych. Jest to dofinansowanie na Małopolskie Świetlice Wiejskie. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego i środki te będą przeznaczone na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chabówce. Czyli po stronie dochodowej wprowadzamy 30 tysięcy, a po stronie wydatkowej na to zadanie wprowadzamy kwotę 43 tysiące złotych. Wprowadzamy również do budżetu dofinansowanie otrzymane w ramach nagrody na najlepszego sołtysa Małopolski. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, kwota 50 tysięcy złotych i środki te przeznaczamy na zadanie wykonanie altany przy budynku OSP w Rdzawce. Zwiększamy również środki na zadaniu stabilizacja osuwiska przy ulicy Gilówka, dokumentacja 15 tysięcy złotych i na dokumentację dotyczącą zadania stabilizacja osuwiska ulica Zakopiańska kwota 130 tysięcy. Tak w te kwoty razem 145 tysięcy złotych zostały zabezpieczone z dochodów, które otrzymaliśmy w formie subwencji na uzupełnienie środków po stronie dochodowej. Zabezpieczamy również środki na wysokości 2706 zł na zwrot dotacji zadania dostępna infrastruktura społeczna.
I wprowadzamy jeszcze jedno zadanie inwestycyjne, wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej Sołtysia Rola w Rdzawce, kwota 300 tysięcy złotych i środki te pochodzą z subwencji, którą otrzymaliśmy na zadania wodociągowe i kanalizacyjne w 2021 roku. Dziękuję. Tyle zmian. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Tak? Dobrze, dobrze. Czyli tak, pytań nie widzę. Projekt uchwały był omawiany na komisji budżetowej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 59 w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 10 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Podpunkt drugi uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Czy pani skarbnik? Panie przewodniczący, szanowni radni, wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana w momencie, kiedy jest zmieniana kwota deficytu. Przy tych zmianach zwiększamy deficyt o kwotę 300 tysięcy, wprowadzamy przychody w wysokości 300 tysięcy, więc zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagana jest również korekta wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa do wieloletniej prognozy finansowej ma? Proszę bardzo, pani Aleksandra. Ja chciałam zapytać o, tu jest nazwa i cel, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu. I tu jest czas realizacji 24 rok i tu jest kwota 208, łączne nakłady, limit 111. Proszę mi powiedzieć w sprawie tego studium, o co tu chodzi, co my będziemy poprawiać znowu studium, uzupełniać studium, żeby po prostu jakieś zmiany do planu, nie wiem o co tu chodzi, chciałam się dowiedzieć więcej, jak mogę. Pani radna, od strony mojej, tutaj może księgowej tylko powiem, bo nie wiem tam technicznie, oczywiście. Ale to jest wydłużenie w czasie tego przedsięwzięcia, bo najpierw było planowane, że zakończy się to zadanie w 2023 roku, ale będzie przesunięte, rozciągnięte, chyba to wynika z jakichś uzgodnień, z tego co pamiętam, do 2024 roku, w związku z czym to zadanie musieliśmy przedłużyć na rok, bo we wcześniejszych tych dokumentach, jak zobaczycie na wieloletnią prognozę finansową, to zadanie się kończyło w roku 2023, ale już na poprzedniej sesji, bo to było wprowadzone, jest jeszcze limit w 2024 roku. Ale to tylko chodzi o to, że to zadanie jest rozciągnięte po prostu w czasie i to są ze względu na uzgodnienia. Dobrze, czyli praktycznie rozciągnięcie w czasie, ale to jest automatycznie jak gdyby pieniądze idą na to teraz, tak? Pani radna, jest zaplanowane w 2024, ale na przyszłej sesji już, na przykład jeżeli pieniądze nam będą gdzieś potrzebne na coś innego, to zostaną zmniejszone w roku 2023 i przeznaczone na potrzeby, które wynikną. Na razie te pieniądze jeszcze są, ale tak naprawdę 69 500 w roku 2023 ta kwota może być ściągnięta z tego limitu, bo już jest zaplanowana w 2024. Rozumiem. To może teraz do pana burmistrza. Proszę mi powiedzieć w takim razie, czy te zmiany studium praktycznie obejmują całe studium wszystkich stref w Rabce, czy konkretnych? Panie przewodniczący, szanowni radni, to obejmuje całe studium, bo one obejmuje całą gminę. Natomiast tak jak pani skarbnik powiedziała, wynikało to z tego, że zostały wysłane materiały do uzgodnienia i nie dostaliśmy odpowiedzi. To było omawiane też przez panią naczelnik Grygorowicz na ostatniej komisji i właśnie mówiła między innymi o tym. I tam jest jeszcze jedna taka dość istotna rzecz, mianowicie, że jeżeli gminy, które przystąpiły do przygotowania studium nie przyjmą tego studium,
to 1 stycznia 2026 wchodzi tak zwana, wchodzi plan, który będzie, można powiedzieć, narzucony odgórnie, bo część przepisów tak zwanych przejściowych weszło już we wrześniu tego roku. Natomiast będzie to z dużą, na niekorzyść mieszkańców, będzie to ograniczenie w ogóle strefy zabudowy. Więc jeżeli uda się przyjąć plan, ale również to studium, to będzie to raczej z korzyścią dla mieszkańców. Rozumiem. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo pan powiedział, że całego planu, a z tego co pamiętam, to myśmy już jeden plan uchwalali, prawda? Tak, ale my mówimy o dwóch rzeczach. My mówimy o studium i o planie. Ale to są związane. Tak, ale jeżeli chodzi o plan, to pamiętacie państwo, myśmy przystąpili do planu, bo mieszkańcy zgłaszali uwagi i tam są ich oczekiwania i stąd była decyzja o tym, że przystępujemy do przygotowania nowego studium. Natomiast jeżeli chodzi o plan, to jak państwo pamiętacie, jedna część tego planu została przyjęta, natomiast były wyłożone dwie części. I to, co mówiła pani naczelnik tutaj ostatnio też na komisji, że one są w konsultacjach i że wrócą ponownie, bo pan Paweł chyba nawet pytał, kiedy ewentualnie. I pani mówiła, że w ciągu, według niej, około 2 miesięcy, z tego co mówię. Czyli może być procedowane wprowadzenie, tak, tego planu przestrzennego? Planu, centrum, tak, centrum, tak, 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 jak najbardziej. W tym momencie, w tym roku jeszcze? No nie wiem, bo powiedziała tak, że... wystawić do publicznego wglądu. Tak, musi być wyłożone jeszcze później do publicznego wglądu. Jak państwo pamiętacie, uwagi też były zgłoszone i urbaniści muszą się do wszystkich tych uwag odnieść, które były zgłaszane do tych dokumentów. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy na przykład takie wnioski, jak składają mieszkańcy właśnie do wydziału, ewentualnie zastrzeżenia, jakie tam mają na przykład, czy są brane pod uwagę, bo krąży taka, powtarzam, plotka, że w tym momencie się nie bierze ich wniosków pod uwagę ze względu na to, że to są koszty związane z przerabianiem jak gdyby studium właśnie i planu przestrzennego, czyli nie wszystkie wnioski jak gdyby są rozpatrywane pozytywnie. Ale mogę zapytać, czy mówimy o studium, czy o planie? O jednym i o drugim, panie burmistrzu. To znaczy, pan powiem tak, wie, że dobrze, studium, na podstawie studium się robi plan przestrzenny. Wiem, ale to może odniosę się najpierw do planu. Jeżeli chodzi o plan, czyli to, co zgłaszali mieszkańcy, to tutaj urbaniści łaski nie robią. Muszą się do tego odnieść, co mieszkańcy przygotowali. Co do studium, to wszystkie te uwagi, które były zgłaszane, myśmy je przekazali firmie, która przygotowuje ten dokument. To firma otrzymała bezwzględnie. Natomiast na jakim to jest etapie teraz, to bardzo bym prosił ewentualnie na którymś z komisji zaprosić panią naczelnik i myślę, że się do wszystkich tych uwag odniesie. Właśnie, myślę, że to jest ciekawy temat, bo powiem szczerze, że to jest dość, są zainteresowani mieszkańcy bardzo, zwłaszcza tym planem przestrzennym teraz, tej strefy centrum. Bardzo dużo jest uwag do tego planu i tak jak mówią, praktycznie plan powstaje na nieaktualnym studium, dlatego moje pytanie tutaj, bo to jest zmiana studium, prawda? Czyli tak jak gdyby my poprawiamy w tym momencie studium po to, żeby później na tym planie nanieść pewnie te poprawki, które nie są w studium, bo akurat byłam kiedyś na tym spotkaniu, gdzie tutaj byli mieszkańcy i okazały się dziwne sytuacje, że pan projektant siedział, a ludzie udowadniali, że na planie nie ma budynków, które już stoją od 5, 6, 7 lat. W studium ich nie ma, pan to ściągnął ze studium, więc to jest taka zabawa śmieszna trochę i mieli na to ludzie dokumenty i to było najważniejsze. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważny temat i wydaje mi się, że można by było poprosić jeszcze o zwołanie Komisji Uzdrowiskowej i w tym momencie o, że tak powiem, większe, ja akurat wtedy nie mogłam przyjść na tą komisję, ale myślę, że koledzy radni, zanim będą uchwalać, powinni być na takiej komisji wszyscy, żeby się zapoznać i ze studium, i z planem przestrzennym, no i z uwagami. Myślę, że mieszkańcy też, żeby wiedzieli. No właśnie, bardzo ale ważne. To jest bardzo ja istotne. Myślę, że pani już złożyła wniosek, żeby tak, taka komisja wniosek. Była, to panie Pawle. To jest wniosek i myślę, że powinno być to... A w tej chwili taką komisję mogę zwołać, to nie jest problem. No, to myślę, że to dobrze dotarło do wszystkich i żeby to było rozpropagowane mocno, żeby ludzie o tym wiedzieli. Bo ja się osobiście spotykam niestety z dużymi uwagami, dlatego też jestem zainteresowana tym punktem i dlatego go ruszyłam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Pan Paweł? Tak, chcę odnieść się do tego, tutaj to wcześniej było poruszane. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zrobiony na podstawie starego studium.
No i tak, stare studium, ja uważam, w mojej ocenie nie tylko jest bardziej korzystne do tworzenia tego miejscowego planu, ponieważ tam są większe tereny, gdzie tą zabudowę w miejscowym planie można stworzyć. Przy nowym studium, no niestety dużo bardziej będzie teren ograniczony, gdzie będzie można wyznaczyć. No ale no niestety przepisy takie są, że jest procentowo, jest przeznaczone procentowo, ile można wykorzystać terenu w Rabki na zabudowę. No i tego się nie da przeskoczyć. No, jeżeli spróbujemy zrobić plan czy studium przekraczający to, te procentowe jakieś tam wskaźniki, to taki plan zostanie uwalony. No. Ale to tak mówię, ja zwołam komisję uzdrowiskową i... Myślę, że czas najwyższy to w ogóle wyjaśnić, bo to jest tak jakoś zagmatwane, poplątane, że wiele osób nie wie tak naprawdę do końca, o co chodzi. I powiem szczerze, że ja też. Dlatego tak moje stąd pytania i moja prośba, żeby jednak było takie spotkanie i dla mieszkańców, dla zainteresowanych, plus koledzy radni, żeby później, tak jak mówię, świadomie głosować i wiedzieć, dlaczego tak głosujemy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Głosujemy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Kto jest z Państwa za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 10 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 3 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały nr 60 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój przechodzi do realizacji. Pan burmistrz jeszcze prosi o głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą sesję z tego względu, że tam są środki między innymi na zadania drogowe, środki, które dostaliśmy właśnie po powodzi. Natomiast termin wykorzystania tych środków to jest do końca tego roku, więc niewiele czasu nam zostało. Jak Państwo wiecie, bo na ostatniej sesji też mówiłem, że zostały ogłoszone te przetargi. Te przetargi zostały kwoty, przynajmniej wiemy, jakie to są kwoty i stąd to, co Pani Skarbnik tutaj mówiła, między innymi o kwotach, które musimy zabezpieczyć, to wynikało właśnie z tego. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej wobec powyższego. Po wyczerpaniu porządku obrad 73. sesji Rady. Chciałam coś zapytać, znaczy Pan Burmistrz już częściowo odpowiedział na moje pytanie, bo tak mnie to interesowało. Dlaczego taka szybka sesja i o co chodzi? Tylko chciałam jeszcze po prostu się dowiedzieć, bo tutaj przesuwamy pieniądze ze szpitala. To jest z tych pieniędzy, które myśmy też dali na szpital, tych 3 milionów, prawda? Mamy zgodę na to od Pana Prezesa, że możemy te pieniądze wziąć. Ustną. Aha, ale musimy oddać, podejrzewam. Tak, nie w tym roku, pieniądze. Bo nie wiem, czy... O, może proszę. Pan... Dobrze, dobrze, nie pan... To ten burmistrz, proszę jeszcze. Znaczy, pytaliśmy pana prezesa, czy jest w stanie te pieniądze wykorzystać w tym roku. I powiedział tak, że ma jeszcze środki, inne środki zabezpieczone, które bezwzględnie musi wykorzystać. I chciałby z tamtych przede wszystkim środków skorzystać. Natomiast mówi tak, że będzie wtedy prosił, żebyśmy w przyszłym roku ewentualnie tych środków dołożyli. Natomiast obecnie chciałby wykorzystać... Oddali, czy dołożyli jeszcze więcej? Nie, te o których żeście Państwo rozmawiali na komisjach i na sesji. Natomiast powiedział tak, że wolałby skorzystać ze środków zewnętrznych obecnie. Natomiast to traktuje jako... takie zabezpieczenie czy rezerwę, które Państwo żeście zadeklarowali wtedy. Czyli rozumiem, że skoro są te pieniądze, my tam jeszcze 400 tysięcy dokładamy, to już, że tak powiem, ma Pan plany związane, z, gdzie Pan wyda te pieniążki, prawda? Na które drogi ewentualnie... No to jest, no, proszę, to niech Pani powie. Szanowni Radni, czyli tak, jesteśmy po przetargach. Remont drogi gminnej, ulica Wójtowiczowa. Może już nie będę w tych odcinkach, kilometrażach mówiła. I tam są koszty całkowite 520 tysięcy. Remont drogi gminnej Aleja Tysiąclecia, całkowity koszt 1 300 000. Remont drogi ulica Poniatowskiego 1 050 000. Remont drogi Sołtysia Rola w Rdzawce, kwota 800 tysięcy złotych. I przebudowa drogi gminnej ulica Zgody 625 tysięcy. Rozumiem.
Ale to jest jeszcze bez przetargów, tak? To znaczy, już są wszystkiego, Wszystko po przetargach jesteśmy już, tylko nie mamy umów podpisanych, bo dopiero po sesji mogą być rozstrzygnięcia przetargów, bo musiała być zgoda, czy środki będą zabezpieczone i dopiero będziemy podpisywać umowy z wykonawcami. Dobrze, a jeszcze wnioskuję, że my już te pieniądze mamy od wojewody, bo skoro mamy w budżecie, to znaczy, że są przelane i możemy nimi dysponować. Znaczy na koncie jeszcze tych pieniędzy nie ma, ale jak już jest pismo o wprowadzeniu do budżetu, to te środki później już przyjdą. Można wprowadzić. Tak. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Pan Michał? Chciałem zapytać, bo myślę, że mi coś umknęło, a chciałbym wiedzieć dokładnie. Z jakich środków nastąpiło wykonanie całego wybrukowania osiedla Chopina i tego tych dróg, które przebiegają przez osiedle Chopina? Bo chciałem zwrócić również uwagę, że zostało to bardzo ładnie wykonane i już się kończy. Chodnik, o który prosiłem, już się kończy. Naprawdę jestem zbudowany tak estetycznym wykonaniem tego terenu robót, włącznie z ujęciem śmietnika na nieczystości. Naprawdę jest to XXI wiek. Dziękuję. Panie radny, to zadanie było wykonane ze środków Polskiego Ładu. Jest takie zadanie w budżecie, mamy przebudowa dróg wraz z infrastrukturą i środki były na trzy zadania. To było Chopina w tym, Kręta i Deptak. Mhm, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję takie, bo tutaj kolega wspomniał, że właśnie pięknie wykonane. O wykonawcy, kto to wygrał ten przetarg, jaka firma to robi? Na Chopina? Tak. To nie bo jest naprawdę jest dobre. To nie jest od nas firma. No właśnie, ale warto, bo naprawdę robią to bardzo starannie, bardzo porządnie, sprzątają od razu, także aż miło. Dobrze, pan Darek? Panie burmistrzu, ja mam jeszcze jedno pytanie w sprawie tej sierantówki, bo tam ludzie zgłaszali, ja rozmawiałem z panem Pawłem, tam chodziło o 2 metry, 2,5 metra dolania, czy coś jest niezgodność z dojazdem, czy to zostało już ustalone? To, co pan teraz mówi, to ja tego nie znam, ale sprawdzę, bo nie wiem, powiem szczerze. Pan raport, pan Kośmider wie o tym, bo ja dzwoniłem. No bo na razie jeszcze nie jest wykonane asfaltowanie, myślę, że... Mieli do jednego domu, nie ma tam 2 metry czy 2,5 metra brakuje. Ja myślałem, że to przekazali, że to jest załatwione, bo całkiem inaczej było uzgodnione, a całkiem inaczej jest zrobione na tą chwilę. Ja sobie to sprawdzę, nie znam tego. Bardzo bym prosił. Dziękuję. Pan Marek? Ja bym chciał jeszcze poruszyć boczną drogę Kasprowicza, bo jej stan jest coraz gorszy. Co w związku z tym, panie burmistrzu, pan zrobi, bo apeluje tu co sesję, a poruszanie się tą drogą już jest po prostu makabryczne. Chodzi o tą dolną też część za byłymi torami, jak to się mówi. No, chodzi o sprawy bezpieczeństwa. Bo naprawdę tam jest fatalnie w tym momencie. A widzę, że nawet nikt się nie pofatygował uzupełnić tych ubytków. Po prostu nikt. A już apeluję co sesję o to proszę w imieniu mieszkańców i w tym momencie czujemy się zbagatelizowani w tym momencie. Lekceważeni, nie ma zabezpieczenia nawet w poruszaniu się tam po tej drodze. Jak był ubytek, tak jak wspominałem, 30-centymetrowy, w tej chwili są prawie metrowe. Już nie mówię o głębokości tych ubytków. Panie burmistrzu? Znaczy ja powiem tak, po tym przynajmniej ostatnim, co pan mówił faktycznie na sesji, ustaliliśmy, że uzupełnimy te wszystkie ubytki. Dopilnuję tego. Postaramy się jak najszybciej, pamiętam. Marku. Dziękuję. Pani Ola. Ja wiem, że nie mamy punktu interpelacji, wnioski akurat, ale skoro jeszcze mamy chwilę i pan przewodniczący nie zamknął sesji, to tak przy okazji. Na ostatniej sesji składałam właśnie prośbę o tam naprawę. Myślę, znaczy powiem tak, dostałam pismo od pana burmistrza, gdzie po prostu dziękuję za odpowiedź, z tym, że chyba ktoś nie zrozumiał, o co mi chodziło, bo ja nie mówiłam o ogrodzeniu całego cmentarza, tylko podkreśliłam, że to chodzi o to wejście, gdzie są łańcuchy, słupki metalowe i tak zwanej starej bramy kadenówki. Ale to już nieistotne. Będę musiała pisać bardziej szczegółowo, żeby po prostu było to zrozumiane lepiej. Ale przede wszystkim chciałam podziękować mieszkańcowi, który za własne pieniądze naprawił te łańcuszki przy tym ogrodzeniu.
po prostu poszedł, bo słyszał sesję, słyszał moją interpelację, poszedł i naprawił. Koszt naprawy tych łańcuszków to jest 7 zł, słownie, tyle. Tyle. W związku z tym czasami też nie rozumie odpowiedzi właśnie, gdzie na przykład wydział odpisuje, że w ramach posiadania środków albo jak będą pieniądze. Myślę, że to jest tak napisane z góry po to tylko, żeby, że tak powiem, była odpowiedź, a nikt się nie zainteresuje stanem faktycznym, ile taka naprawa wynosi. I dlatego tu z tego miejsca chciałabym mieszkańcowi podziękować za to, bo zrobił, zadzwonił do mnie, faktycznie naprawił te łańcuszki, są naprawione, został jeszcze tylko ten słupek metalowy, no ale on już tego nie chciał ruszać, bo powiedział, że bał się tego ruszać, żeby później ktoś nie powiedział, że on na własną rękę reperuje ogrodzenie słupki, które nie są jego własnością. Ale łańcuszki naprawił, także bardzo raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Burmistrzu, tam kiedy składałem pismo w sprawie skateparku, usunięcia tych dziur i do tej pory to nie zostało usunięte, a pismo tam dostałem, jak z tego co pamiętam, napisane było tak, że jak się znajdą środki, mi się wydaje, że tam dwie dziury na takie środki, na takie wymianę takiej płyty, to zaś nie jest, nie wiadomo jaki koszt. Na razie nikomu się jeszcze nic nie stało, a jak się któremuś dziecku coś stanie, no to nie wiem, czy mają przyjść po odszkodowanie do urzędu, czy do kogo, bo tak się zapytam. Bo zgłaszałem, później mi przyszli i mówili mi, że dalej jest to nieusunięte. Jeszcze jedno, przepraszam, bo nie widziałam, nie składałam niczego, no bo nie było, ale teraz jest okazja jeszcze, więc korzystam. Inne pytanie z innej beczki. Kolej, że tak powiem, pracuje u nas. Widzimy, jak pracuje, co się dzieje. Mieszkańcy są trochę zatrwożeni ładunkami samochodów, które jeżdżą kolejowe, te co wożą materiały na budowę, te co wożą po prostu sprzęt na budowę. Wszystkie są przeciążone, wszystkie są praktycznie ponad stan załadowane. W związku z tym chodzi w tej chwili zarówno mieszkańców, mnie również, o stan naszych dróg. Że w tym momencie kolej zrobi swoją inwestycję, a my zostaniemy z dużym problemem, czyli z rozjechanymi drogami, już są zniszczenia, ponoć krawężników granitowych uszkodzone są, już są zniszczenia, tak. Także praktycznie mam pytanie, kto nad tym czuwa, jak jest w umowie z PKP, kto kontroluje w ogóle tonaż tych samochodów jeżdżących na budowę i uważam, że na to trzeba naprawdę zwrócić uwagę, bo naprawdę, później my tutaj, tak jak pan mówi, szukamy takich pieniędzy zewnętrznych, od tego pożyczamy, dokładamy, żeby robić drogi, a zostaniemy z drogami głównymi, bo to są drogi główne w Rabce praktycznie, bo Zakopiańska, czy Sądecka, to są wszystko, czy Chabówka, to Skasprowicza, to są wszystko główne drogi. W związku z tym my, no właśnie, dlatego mówię, dlatego ja bym prosiła i myślę, że w imieniu też tu wszystkich radnych o kontrolę nad tym, żeby ktoś nad tym czuwał i żeby ktoś kontrolował to wszystko i ktoś, kto wydaje zgodę, bo ktoś musi od nas tu wydawać, myślę, że to Wydział Geodezji, wydaje zgodę na tonarze, na znaki, na róg, na wszystko, żeby ktoś nad tym czuwał i od razu kontrolować, przede wszystkim kontrolować, może nie codziennie, ale chociaż pod koniec tygodnia przejść tą trasę, sprawdzić uszkodzenia, spisać protokoły i pokazywać kolei i później nie wiem, czy obciążać kosztami, czy naprawą, bo tak jak mówię, będzie duży, naprawdę duży problem. Już jest asfalt uszkodzony, już przy rondzie tutaj Mikołaja widać, że jest kostka zniszczona i tak jak tutaj koleżanka mówi, w Chabówce kolega mówi, tak samo na Kliszcz. Tak, oczywiście, więc na Skilińskiego, tak samo. Tak, dlatego bardzo proszę i myślę, że tu koledzy popierają ten wniosek, żeby była kontrola z urzędu, żeby jednak ktoś nad tym czuwał i chciałabym wiedzieć, kto będzie miał taką kontrolę, kto będzie tego pilnował, kto będzie spisywał dokumenty, protokoły o uszkodzeniach, o naprawach i jak się z tego kolej później wywiąże. Bo tak jak mówię, będziemy mieć piękne kolej, będziemy mieć piękne tory, będziemy mieć wszystko piękne, ale drogi będziemy mieć naprawdę do generalnego remontu. Więc uważam, że trzeba to naprawdę przypilnować. Bo fajnie, że jedna inwestycja, a drugą będziemy niszczyć. Więc bardzo proszę, zależy mi, kogo pan ewentualnie upoważni do takich kontroli i kiedy będą te kontrole przeprowadzone i po prostu protokoły. Dziękuję. Pan burmistrz odpowie. Panie przewodniczący, szanowni radni, odpowiedzialny jest pan Adam
Jaszczyk z Wydziału Geodezji. To pierwsze. Druga sprawa. Pamiętacie Państwo, bo już Państwo też o tym mówiliście, była sytuacja taka, że na początku, jak firma Budimex weszła, to była wykonana inwentaryzacja fotograficzna, ale również nagrane zostały te nasze drogi. Też mamy coś takiego. I wszystkie te uwagi, o których Państwo mówicie, że coś gdzieś tam zostało zniszczone, jak najbardziej, tak jak Pani teraz powiedziała, będziemy też monitorować na bieżąco. Jutro mamy spotkanie i z przedstawicielem PKP i chciałbym powiedzieć jasno, że jako inwestorem jest PKP, natomiast wykonawcą tego jest firma Budimex i my z firmą Budimex wszystkie te rzeczy, które ewentualnie ulegną uszkodzeniu, to firma Budimex ma przywrócić do stanu sprzed momentu rozpoczęcia tej inwestycji. Tak, jak najbardziej. Dlatego myślę, że tak samo to jutrzejsze spotkanie, to co pani radna powiedziała, też o tym powiem i wykorzystam. Natomiast co do tonażu, jeżeli to przekracza bardzo dużo ten tonaż, to proszę nam też zgłaszać, bo my takie rzeczy wtedy spisujemy, monitorujemy, że było takie zgłoszenie, były takie uwagi, bo faktem jest, że w momencie, kiedy firma skończy, to faktem jest, że będzie chciała jak najszybciej oczywiście oddać plac budowy i zamknąć swoje rzeczy i zainkasować pieniądze. Natomiast też bym nie chciał, żebyśmy jako gmina zostali ze zniszczonymi drogami, chodnikami czy krawężnikami, absolutnie. Dlatego po to na początku była robiona między innymi ta inwentaryzacja. Jest na pewno przesadzony, bo to ludzie z obserwacji, są osoby, które chodzą po raz często i widzą, tak, i mówią, że samochody po prostu mają, naprawdę są przeciążone, bo oni też są, chyba się spieszą, żeby pewne rzeczy szybciej poszły. Widocznie taki wniosek, ja to mówię, wniosek mieszkańca, który powiedział, że wygląda na to, że skoro nic nie kontroluje nikt nie patrzy im na ręce, no to robią to, co chcą praktycznie. A czy z tym się nie zgadzam, że nikt nie kontroluje, bo z tym pozwalają sobie na pewno. Bo każda taka interwencja, jeżeli jest do urzędu, to pan Adam na pewno jeździ na to. Znaczy uczulamy. No uczulam jako radna, uczulam jako mieszkanka i tyle. Gdybyście zaobserwowali, jak się zaczęła budowa, to w ogóle inspekcja. Zawsze inspekcja raz tygodniowo. Oczywiście. Czy na busach, czy co. Od tego czasu, bo jeżdżę cały czas, nie widzę, żeby się chociaż inspekcja raz w poradce przekręciła. Dobrze. Pan Marek i będziemy kończyć powoli. A ja tu tutaj jeszcze. A przepraszam, myślałem, że. Ale to proszę pani. Będzie. Proszę, to ja szybciutko. Tutaj taka sugestia właśnie, co pani radna poruszyła. Chodzi o tą główną Kasprowicza, która była niedawno zresztą robiona. Tam też właśnie dużymi ciężarówkami z ziemią jeżdżą. I jak pan jutro burmistrz ma spotkanie z tymi przedstawicielami firm, bardzo bym prosił zasugerować, czy nie mogą jeździć sobie po tym uklepanym swoim już torowisku, tymi dużymi pojazdami, bo dla mnie to jest, po pierwsze, ciężko się wyminąć z takimi ciężarówkami, to jest raz. Zajeżdżają mieszkańcom po działkach, tam pod samą bramą na tych zakrętach ostrych, to jest dwa. Chodzą tam dzieci małe, jeżdżą na rowerach i tam jest bardzo w tym momencie niebezpiecznie. Więc tutaj taka sugestia, czy nie mogą sobie jeździć po tym swoim klepisku, bo dla mnie to jest, tak, bo no właśnie, dla mnie to jest bez sensu, że jadą świeżą, w zasadzie wyremontowaną naszą drogą, tak, a mają możliwość w odcinku prostym. Druga sprawa jest kwestia oczyszczania tych dróg, żeby też zasugerować, bo wyjeżdżają, owszem, myją na końcu, ale to jest na końcu dnia, czy tam w połowie, a powinno być tak, że jak wyjeżdża pojazd z terenu budowy i naprawdę zanieczyszcza tą drogę błotem kilkucentymetrowym, to powinna ta myjka jechać. Druga sprawa, właśnie sugestia. Mamy uzdrowisko. Bardzo bym prosił zasugerować, żeby to czyścili na mokro. Bo w niektórych miejscach jadą sobie na sucho, kurzy się to po prostu, jakbyśmy byli dosłownie na pustyni przed burzą piaskową albo w czasie burzy piaskowej. Wszystko się unosi, ludzie też tam narzekają, kurzy się to bardzo, bardzo dużo. Tak, żeby na mokro jechali. Dziękuję bardzo. Pan Michał? Ja jeszcze w sprawie usterek, jak już przy tym jesteśmy, proszę Państwa. Wczoraj była taka sytuacja na schodach tych, które od ulicy Orkana do Nowego Deptaku, pięknie zresztą kończonego, co dziękuję.
Natomiast widziałem sytuację, kiedy pani się potknęła na kostce, która wypadła ze schodów. Po prostu prosiłbym, tam jest dwa miejsca lub trzy, gdzie kostka jest po prostu jak gdyby nie związana z gruntem, niestabilna. I po prostu wyskakuje z tego, a ktoś nie stanie i się może przewrócić. Stąd wczoraj na to zwróciłem uwagę, żeby to mała rzecz, że ktoś tam niech to tylko doglądnie, bo nie dość, że piękny deptak, to musimy przynajmniej schody do tego dopasować. Mam pytanie, podejdzie pan tam jak pracownika? Ale oczywiście. Dobry. Ja poproszę jeszcze, bardzo proszę krótko, bardzo. Proszę o pilne naprawę mostu, ponieważ koło skansenu, ponieważ tam się wyłamały te drewniane elementy i są dziurawe, są dziury po prostu. Trzeba to pilnie wyremontować. I druga sprawa, ja telefonicznie prosiłam o to, żeby ktoś po prostu wyczyścił zatoki te busowe, zwłaszcza pod wiaduktem koło szkoły w Chabówce, bo tam jest no, niesamowity bałagan pod tymi wiatami. Dziękuję, to wszystko i ja to na dziękuję bardzo. To ja tylko też taką szybką sprawę, też tak próbuję się doprosić od 2 lat o naprawienie podjazdów dla wózków na ławie tej z Sądeckiej na Gancarską przez rzekę Rabę. Tam odparzyło kostki i no i tak. Mogę się do tego Szanowni Państwo, to o czym mówi Pan Przewodniczący, powiem tak, wystąpiliśmy w ogóle do Wód Polskich, jeżeli chodzi o te 2 kładki na Rabie, czyli na ulicy Sądeckiej i tam na ulicy Kasprowicza, żeby je przebudować jako kładki pieszojezdne, żeby można było na rowerach między innymi tam jeździć. Dostaliśmy odpowiedź ostatnio gdzieś tydzień, półtora tygodnia temu, że oczywiście istnieje taka opcja, ale pod warunkiem, że zaprojektujemy je od nowa, ponieważ one wtedy muszą mieć 3 metry. Ale myślę, że niezależnie od tego, jako gmina powinniśmy coś takiego zrobić i tam między innymi wskazałem to, o czym mówił Pan Przewodniczący właśnie, żeby między innymi te podjazdy były zrobione tak, żeby można było wózkiem inwalidzkim przejechać, więc myślę, że pójdziemy w tym kierunku jednak, żeby projektować te 2 kładki jako pieszojezdne i wtedy te wszystkie rzeczy, myślę, że zostaną uwzględnione. Natomiast doraźnie, co tam trzeba będzie, to postaramy się zrobić. Chociaż, żeby była możliwość tego wózka wepchania, zjechania nim, no bo naprawdę tam no nie dużo trzeba, a dobrze, nie widzę, więc póki się nikt nie namyślił, kończymy. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 73. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 12 października 2023 roku zamykam posiedzenie sesji. Dziękuję Państwu za udział, za owocne obrady, za głosowanie i do zobaczenia.